Witajcie kochani. Bardzo się cieszę, że po tak długim czasie mam okazję znowu nagrywać dla Was jakiś film. Przez ten czas, bo to już minęło prawie półtora roku, dostawałam od Was wiele takich właśnie informacji, wiadomości z zapytaniem, co u nas słychać. Często się też pytaliście, jak u nas wygląda edukacja domowa, dlatego właśnie ten filmik będzie głównie na ten temat. Ale opowiem Wam też troszeczkę, co się u mnie działo przez te półtora roku, ponieważ jak wielu z Was wie, ja z wykształcenia jestem farmaceutką, pracowałam w aptekach ponad 10 lat, ale kiedy się w moim domu pojawiły dzieci, to bardzo mnie zainteresowała pedagogika Montessori i po prostu wpadłam jak śliwka w kompot. Od tamtego czasu i teraz też właśnie w tej przerwie takiej od kanału zrobiłam sobie kursy dla pedagoga przedszkolnego montessoriańskiego, dla pedagoga takiego w klasach 1-3, więc był to taki bardzo owocny dla mnie czas, dużo wiedzy przyswojonej, ale cały czas oprócz tego, jak gdyby mam kontakt z apteką, jednak w tej edukacji bardzo, bardzo intensywnie działam. Mogę też powiedzieć, że jestem właśnie w sumie na takim zakręcie pod tym względem, bo to wykształcenie powoli zmieniam. Teraz się też zapisałam na studia podyplomowe, które będą mi dawały uprawnienia pedagogiczne. Oprócz tego, słuchajcie, przez ten czas miałam okazję poprowadzić dwa takie kursy stacjonarne dla rodziców i nauczycieli. Były to kursy prowadzone przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi. To są szkoły MMS prowadzone przez Olę i Marcina Sawickich. Te kursy się odbywają w czerwcu w tamtym roku i w tym roku. Także ja ogólnie jestem wielką zwolenniczką kursów online, kiedy dzieci idą spać, ja mam czas na naukę, ale jednak te kursy stacjonarne to naprawdę jest moc, potęga rozmów z rodzicami, z nauczycielami, którzy chcą coś w edukacji zmieniać. A propos właśnie kursów online, to też właśnie miałam okazję brać udział w nagrywaniu kursów też ze szkół MMS, więc jeżeli byście mieli kiedyś ochotę się doszkolić, to tam Was odsyłam i zapraszam. Jeżeli chodzi o edukację domową, to ja jestem z córką już teraz no to będzie, do szóstej klasy idzie, czyli drugi rok. Zaczęła się tak edukować od klasy czwartej, czyli już za nami cała klasa czwarta, cała klasa piąta i teraz szósta. I oczywiście jak to w życiu bywa, jest dużo plusów i jest też trochę minusów. ogólnie podsumowując, to myślę, że w naszym przypadku jest więcej plusów, ale nie jest to takie idealne rozwiązanie, jakie ja sobie bym wymarzyła. Ale opowiem Wam właśnie o tych plusach. Teraz, kiedy rozstawiałam statyw, córa się pyta, mama, co robisz? Ja mówię, będę nagrywać filmik o edukacji domowej. Mówię, może byś coś chciała dodać od siebie, jak Ty to widzisz, jakie są plusy. I powiedziała, jeden z takich plusów to to, że ma dużo wolnego czasu. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo duża korzyść, ponieważ tak jak Wam też wcześniej wspominałam, w tych klasach 1-3 u nas edukacja wyglądała w ten sposób, że córka szła do szkoły, spędzała tam przedpołudnie, a kiedy wracała, to niestety te informacje no, nie były utrwalone, nie umiała tego, co tam w szkole się działo, więc z jednej strony utrwalałyśmy sobie tą wiedzę, z drugiej strony trzeba było się przygotować do sprawdzianów, odrobić zadania domowe, więc tego czasu naprawdę było bardzo mało takiego dla siebie, dla znajomych, dla swoich pasji, po prostu takiego wolnego czasu. Więc teraz jest inaczej. Teraz uczymy się od rana, zazwyczaj tak pomiędzy godziną 8 a 14 i po godzinie 14 już córka ma czas tylko dla siebie i może po prostu robić, co chce. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo duża korzyść, jeżeli chodzi o naszą rodzinę. Kolejną korzyść, jaką zauważyła, to było to, że zaczęła tak mówić, że ona nie dostaje jedynek, że nie ma oceny z wychowania, z zachowania. I ogólnie można to streścić, że po prostu na edukacji domowej dzieci nie są tak cały czas oceniane. Tak? Ja myślę, że nikt z nas, ludzi, nie lubi być pod takim ciągłym
ciągłą obserwacją i ocenami. Chcemy mieć ten czas takiej swobodnej nauki i chcemy mieć możliwość popełniania błędów, bo my przecież na tych błędach się uczymy. Nawet taki banalny przykład, tak? Jeżeli uczymy się czegoś nowego gotować czy robić w kuchni, to oczywiście mamy efekt, możemy stwierdzić, czy jest dobre, czy niedobre, no ale nie chcemy, żeby nam ktoś cały czas patrzył na ręce, jak my to wykonujemy i za każdym razem ocena, czy ta marchewka jest dobrze pokrojona, czy nie. Więc zdecydowanie na edukacji domowej tych ocen jest mniej. Wygląda to tak, że dziecko tak naprawdę zdaje jeden egzamin z całego roku, z całego właśnie takiego przedmiotu. Czyli jeżeli teraz tak, tak Wam też to opiszę może dla tych osób, które nie są wtajemniczone. Jeżeli córka teraz idzie do 6 klasy, to ona będzie miała 7 egzaminów. Czyli musi się przygotować z 7 przedmiotów i to będzie polski, matematyka, angielski, biologia, geografia, historia i informatyka. I my mamy cały rok, żeby się z tych przedmiotów przygotować. Na bazie wcześniejszych doświadczeń, myślę, że ta 6 klasa też tak właśnie będzie wyglądała, takie kluczowe przedmioty jak matematyka, matematyka, polski i angielski, będziemy się uczyć przez cały rok i egzamin pewnie będzie zdawany w okolicach kwietnia, maja. Natomiast inne przedmioty, takie jak na przykład biologia, córka się już teraz przygotowuje we wrześniu i na koniec września zda właśnie cały materiał z tej biologii z 6 klasy. Jest to najpierw egzamin pisemny, gdzie dziecko to akurat u nas ma 10 pytań, a następnie po tym egzaminie pisemnym jest egzamin ustny, podczas którego rozmawia z egzaminatorem. I też jest właśnie taki czas, żeby może dopowiedzieć pewne kwestie, które dziecko nie zrozumiało na tym pisemnym egzaminie i jest jedna taka wspólna ocena końcowa. Więc pewnie tak sobie to w ciągu całego roku ustalimy, że najpierw biologia, może potem geografia, historia w listopadzie, informatyka, a takie te ważne przedmioty na koniec roku szkolnego. Powiem Wam, że tak po moich obserwacjach widzę, że dzięki temu, że dziecko przygotowuje się i musi umieć cały materiał z 6 klasy, to ta wiedza jest dosyć dobrze utrwalona i długo się ją pamięta. Na przykład, kiedy mamy w szkole, prawda, sprawdzian z jakiegoś małego materiału, to potem przez cały rok już dziecko do tego materiału nie wraca. A tutaj podczas egzaminu, przed egzaminem, tak naprawdę musi być dosyć dobrze opanowany materiał z całego roku, więc na początku, może przez 2-3 tygodnie się z tym materiałem córka zapoznaje, a potem jeszcze jest taki tydzień właśnie utrwalania, żeby sobie to przypomnieć. I tak właśnie mówię Wam, widzę w praktyce, że gdzieś ta wiedza jest, na przykład jak w tym roku byliśmy na wakacjach w Toruniu, przejeżdżaliśmy przez Gniezno, to sobie tak przypominaliśmy o świętym Wojciechu i naprawdę dużo właśnie z tej historii zapamiętała, jak to było, więc pod tym względem jestem bardzo zadowolona. Także tak, to jest ten kolejny plus, że brak ocen. Oczywiście też dużą korzyścią jest to, że możemy podążać za dzieckiem, możemy utrwalać ten materiał w taki sposób, jaki ono po prostu chce, tak? Jedne dzieci będą sobie robić mapy myśli, inne labbooki, jak gdyby tutaj jest wielka dowolność. Mamy materiał do przerobienia, a dziecko właśnie już samodzielnie wybiera, jak będzie je utrwalało, jak ten materiał utrwali. Ja tutaj też córce jak gdyby pomagam, pokazuję różne ścieżki, ale to już jest jej praca właśnie, jak dalej się uczy. Z takich minusów, o których mogę wspomnieć, no to przede wszystkim jest taki brak rówieśników. Oczywiście pewnie w rodzinach wielodzietnych, prawda, kiedy dzieci jest dużo w domu, jest inna sytuacja. My mamy dwójkę dzieci, synek w wieku 4,5 lat i córka w wieku 12, także kiedy młodszy idzie do przedszkola, córka jest sama w domu i to jest takie ważna rzecz dla rodzica, dla mnie przynajmniej, że muszę o tym pamiętać, muszę o to zadbać, żeby właśnie dziecko miało kontakt z tymi rówieśnikami. Normalnie, kiedy dziecko idzie do szkoły stacjonarnej, jak gdyby rodzic w ogóle nie musi o tym myśleć, bo to się dzieje samo przez się. A ja tutaj właśnie muszę o tym myśleć, muszę o to dbać, widzę, że jest to ważne, tym bardziej, że takie dzieci starsze to są dzieci bardzo społeczne, one po prostu potrzebują tych innych dzieciaków wokół siebie, więc to jest taka kwestia, o którą dbam. Druga, może nie do końca dotyczy nas,
ale obserwując dzieci właśnie na edukacji domowej, widzę też, że mają mało ruchu i niektóre dzieci naprawdę mają taką słabą kondycję fizyczną i troszeczkę gdzieś ta otyłość się pojawia, więc to jest też coś takiego, o czym my musimy pamiętać, tak? Moje dziecko akurat uwielbia piłkę nożną, także chodzi na treningi 2-3 razy w tygodniu, lubi się ruszać, lubi sport, więc jak gdyby ja tutaj nie mam takiego problemu, bo ona sama o to dba, ona się tego domaga, chodzi na basen, jest zadowolona, ale jak gdyby decydując się na edukację domową, musimy właśnie patrzeć na nasze dziecko i jeżeli ono by za bardzo nie lubiło tego sportu, to jak gdyby musimy mu to zapewnić. Kolejnym takim minusem, może też nie do końca dla mnie, bo ja uwielbiam to robić, ale widzę, że dla wielu rodziców może być to wymagające, że rodzic jest zaangażowany bardzo w tą edukację, szczególnie na początku. Szczególnie na początku musi naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby nauczyć dziecko tej samodzielnej nauki. Bo to jak gdyby jest nasz cel przede wszystkim, tak? Żeby dziecko uczyło się samodzielnie, żeby umiało sobie wyznaczyć cel i ten materiał przerobić. Ale to jest długi proces i na początku właśnie rodzic jest to bardzo zaangażowany. Jak mam znajomych, których dzieci są już od samego początku na edukacji domowej, dziewczynki, a jest teraz w 5. klasie, inna w 8., to one rzeczywiście są bardzo samodzielne. Ale kiedy na przykład przychodzą do nas rodzice i ich dzieci były w szkole stacjonarnej, a teraz na przykład idą do 4. klasy, takie właśnie doświadczenia z tamtego roku, do 4. i do 8. i rodzic zostawi ich samych bez pomocy, no to to jest niedobrze, bo wtedy po prostu dzieci nie pracują, tak? Bo one tego nie potrafią. Chodziły do szkoły, miały rytm, miały jak gdyby narzucone cele z zewnątrz, a tak same, tak to nie zadziała. Także na pewno też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że na edukacji domowej to zaangażowanie, szczególnie na początku, szczególnie z młodszymi dziećmi, jest bardzo, bardzo duże. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o edukację domową, o te plusy i minusy. Moim idealnym rozwiązaniem byłaby taka szkoła w moim mieście, blisko, niewielka, pewnie montessoriańska, tam gdzie właśnie moja córa mogłaby iść i uczyć się razem z dziećmi, bo to jest też potęga, to otoczenie, ci rówieśnicy, może tam rok starsi, rok młodsi, które dzieci naśladują, od których się dzieci uczą, więc to jest naprawdę coś wspaniałego. No i tutaj w domu, jak gdyby tego jej zapewnić nie mogę. Nawet mieliśmy taki czas, że przez pół roku mieszkała z nami taka starsza moja chrześnica, 18 lat i po prostu dla mojej córki to było po prostu coś fantastycznego. Wszystko, co ona powiedziała, przekazała, o wiele łatwiej było przejmowane niż jak ja tą wiedzę przekazuję, więc po prostu te osoby takie dookoła są też kluczowe, ważne i tego trochę nam tutaj brakuje. Ja myślę, że z mojej strony to już wszystko. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie najlepiej pod komentarzami na YouTubie, jak gdyby te wiadomości do mnie najszybciej spływają, więc wtedy postaram się nakręcić kolejne filmiki na tematy, które Was interesują. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.